Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję zaawansowanej myszki od firmy Rokat. Mowa tutaj o modelu Rokat Tion, czyli myszka nieszablonowa, o bardzo fajnym kształcie, wyprofilowana bardzo dobrze pod gracza praworęcznego, posiadająca aż 14 programowanych przycisków oraz specjalną przepustnicę Accelerator, która może się przydać w grach do sterowania pojazdami chociażby, ale oczywiście funkcja tej przepustnicy jest także do zaprogramowania. Dzięki rozbudowanemu oprogramowaniu od Rokata mamy mnóstwo opcji do wyboru. Tak więc, jeśli jesteście ciekawi, zapraszam Was na obszerną recenzję, a ceny tej myszki sprawdzicie w opisie filmu. Zaczynamy! Tak więc zabieramy się za recenzję. Przed nami myszka Rokat Tion. W tej chwili jeden z dwóch najbardziej zaawansowanych modeli od firmy Rokat i przy okazji też jeden z najdroższych. Myszka wykonana bardzo ładnie, posiadająca aż 14 przycisków i bardzo dobre parametry. Co do sensora, mam tutaj sensor laserowy, jest to sensor 3R Pro Aim o rozdzielczości do 8200 dpi. No jak dla mnie taka rozdzielczość mocno przesadzona, nigdy nie używałem większych niż 2-3000, natomiast są gracze używający wyższych dpi, tak więc warto wiedzieć. Prędkość reakcji myszki to 1 milisekunda, czyli mamy tutaj próbkowanie 1000 Hz, więc mamy możliwie najszybszy czas reakcji. Oczywiście myszkę podłączamy poprzez port USB wtykiem z logo Rokat Tion, wtyk USB, pozłacane styki w środku i oczywiście oplot na przewodzie. Przewód jest dość miękki. Mamy tutaj przyspieszenie rzędu 30G oraz prędkość 150 IPS-ów. Tak więc parametry są przyzwoite. Myszka ma też potężny mikroprocesor ARM 32-bitowy o taktowaniu 72 MHz. Oczywiście jest pamięć wbudowana 576 KB. Myszka posiada funkcję liftoff od 1 do 5 mm oraz nie występuje tutaj żadne zjawisko akceleracji wstecznej. Więc to by było, jeśli chodzi o specyfikacje techniczne. Następnie mamy przyciski. Moi drodzy, przycisków mamy 14 i już Wam pokazuję po kolei. Tutaj mamy 2. Następnie mamy przyciski główne, które reagują dość cicho i bardzo dobrze na całej powierzchni. Później mamy kolejne 2 przyciski. Rolkę 2D Titan Wheel, której użytkowanie to sama przyjemność, ponieważ kręci się tak fajnie z oporem. Działa też jako przycisk. Jest to rolka przede wszystkim bardzo solidna, potrafiąca przetrwać naprawdę setki tysięcy godzin grania. Testowałem ją w innych myszkach Rokata i zawsze efekt jest taki sam, czyli po prostu świetny. Potem mamy taki przycisk, który jest dwustronny. Czyli w sumie już mamy 4, 5, 6, 7, 8, 9 przycisków. Następnie mamy 10, 11, 12 przycisk jest tutaj, operowany kciukiem. Oraz pozostałe 2 przyciski, moi drodzy, to swoisty joystick accelerator. Jest to coś takiego, taka przepustnica, która działa góra-dół. Oczywiście możemy sobie przypisać tutaj 2 akcje i chociażby grając w Battlefielda możemy kontrolować wznoszenie się i opadanie helikoptera tym przyciskiem, a jednocześnie myszką sobie normalnie sterować pozostałymi funkcjami. Tak więc co do pozostałych przycisków, ten tutaj operuje się kciukiem, jest całkiem dobrze położony. Możemy tu chociażby zaprogramować sobie funkcję Easy Shift, czyli nadawanie tym 14 przyciskom drugiej funkcji, czyli drugiego zestawu komend. Po prostu poświęcamy ten jeden przycisk, dostaje nam 13 i z 13 robi nam się 26, ponieważ jak przytrzymamy to, mamy zupełnie inny zestaw funkcji. Może się to przydać w wielu grach oczywiście. Te małe przyciski tutaj mają specyficzny kształt, ale działają mimo wszystko dobrze i bardzo fajnie się je wciska. Pomiędzy tym accelerator, więc możemy sobie tutaj w tym obrębie zaprogramować ciekawe funkcje i na przykład kontrolować pojazd już tak w pełni. Pozostałe przyciski, jak gramy, tych używa się dobrze, ponieważ sięgamy bez problemu palcem. Natomiast drugim możemy też, trzymając palec na prawym przycisku, też sobie operować, więc jest ok. Tego raczej używamy
do zmiany DPI lub innych funkcji, dlatego tutaj musimy już oderwać rękę. Natomiast użytkowanie rolki jest po prostu znakomite. Kolejna rzecz ważna, profilowanie. Jak widzicie, myszka jest bardzo mocno wyprofilowana pod gracza praworęcznego. Jej profil opada, także ma dość sporą bryłę. Mamy miejsce na kciuk tutaj i tutaj też mamy profilowanie. Same przyciski co prawda nie są wyprofilowane, są nawet takie troszeczkę zaokrąglone, natomiast w niczym to nie przeszkadza. Jest to mysz typowo więc dla gracza praworęcznego. Leworęczni gracze jakby nawet chcieli, to nie skorzystają za bardzo, ponieważ ten chwyt jest wtedy niewygodny. Tak więc myszka typowo dla praworęcznych osób. Natomiast osoby praworęczne będą czuły bardzo duży komfort. Fajne podparcie kciuka, bardzo dobre ułożenie na korpusie myszki i co do wielkości dłoni, ja mam taką dość dużą już dłoń i dla mnie ta myszka jest taka w sam raz. Jak ktoś będzie miał większą, to i tak zobaczcie, jeszcze jest zapas tutaj, jeśli chodzi o długość Waszych palców. Natomiast myszki możemy używać także w innych chwytach, chociaż przez profilowanie raczej do claw gripa chociażby bym nie polecał. Ale możemy grać fingertipem. Tak więc wyprofilowanie myszki jest bardzo dobre i mysz jest po prostu niezwykle wygodna. Co do jakości wykonania, jak widzicie, mamy podzieloną myszkę na dwie sekcje. Tutaj jest główny korpus takiego gumowanego tworzywa wykonany i tworzywo jest trwałe, ponieważ przez te kilka tygodni testów w ogóle mi się tutaj nic nie starło, więc to dobrze świadczy, zobaczcie. Rolka też jest w stanie idealnym, przyciski również wyglądają bardzo dobrze, więc ta powłoka jest trwała. Też tutaj jest element podświetlany i rolka. Natomiast po bokach mamy po prostu tworzywo, dobrej jakości plastik, taki nieco chropowaty. Natomiast nie ma tutaj gumy, która by trzymała nam ten kciuk, te palce w lepszy sposób. Ale to jest w zupełności wystarczające, ponieważ same wyprofilowanie już sprawia, że te palce są pewnie oparte. I oczywiście mamy logo Rokat Tajon i słynny kod Rokata. Od spodu, moi drodzy. Sensor laserowy ProAim R3 8200 dpi i mamy ślizgacze. Jeden i drugi, za to ich powierzchnia jest bardzo duża i są bardzo dobrej jakości. Na podkładkach myszka zachowuje się świetnie, nawet po podkładce typu Control przemieszcza się dość swobodnie, jak widzicie. Dlatego świadczy to o jakości tych ślizgaczy, są naprawdę bardzo wysokiej jakości. Za chwilkę zobaczycie oczywiście też część programową i testy praktyczne i programowe. Natomiast jeszcze jedna rzecz do pokazania, czyli podświetlenie tej myszki. Ok, moi drodzy, tak więc podświetlenie jest aktywne. W tej chwili mamy taki tryb zmieniających się kolorów. Podświetlony mamy element tutaj oraz rolkę. Oczywiście oba te elementy podświetlane możemy skonfigurować indywidualnie. Tak więc może być to w ten sposób, a może być też zupełnie inaczej ustawione. I moi drodzy, jeszcze jedna rzecz co do wagi tej myszki. Zważymy ją bez przewodu i mamy 126 gramów, więc taka waga typowo średnia. Myszka jest dość duża, natomiast nie jest jakaś bardzo ciężka, ponieważ spotykałem myszki ważące po 160, nawet po 200 gramów tej wielkości. Tu mamy taką wagę średnią. Nie mamy żadnych ciężarków, dociążeń, natomiast moim zdaniem ta myszka ma bardzo dobrze osadzony środek ciężkości i przy tej właśnie średniej wadze bardzo dobrze się nią operuje po podkładkach.
tej chwili widzimy bardzo rozbudowany panel sterowania zarządzania myszki Rokat Tion. Naprawdę opcji jest tyle, że wszystkich Wam nie opiszę, bo by czasu nie starczyło. Tak pokrótce mamy 5 profili, możemy tworzyć nowe, możemy edytować. Mamy też, co ciekawe, tutaj podpowiedzi po polsku. Jak widzicie, nam się pojawiają tutaj. Jeśli sobie najedziemy na coś, to mamy taką informację, co to jest. Ponieważ jeśli ktoś nie jest obeznany z takim oprogramowaniem, to może się w tym pogubić. Poziomy DPI mamy ich aż 5. Najniższe to 200, najwyższe 8200. Możemy mieć 5, możemy mieć na przykład 2, możemy mieć 1, ile chcemy. Następnie przypisanie przycisków. Do wszystkich przycisków możemy programować. Natomiast ten przycisk dolny mamy. Oczywiście możemy nagrywać sobie makra. Mamy już tutaj gry konkretne. Jak widzicie, na EasyShift mamy chociażby funkcje przeglądarkowe domyślnie. Możemy to sobie dowolnie zmienić oczywiście. Możemy też zmienić funkcje podstawowe przycisków. Chociażby DPI w górę, w dół. Możemy sobie ustawić coś innego. Zaawansowana kontrola. Mamy tutaj czułość osi X, osi Y. Możemy dopasowywać je niezależnie. Możemy włączyć efekty dźwiękowe, czyli jak na przykład przełączamy DPI na wyższe, wtedy pojawia się dźwięk systemowy. Mamy też zarządzanie funkcją Lift of Distance, częstotliwość próbkowania od 125 Hz aż do 1000, kalibracja przepustnicy Accelerator i inne opcje programowe. Następnie mamy konfigurację podświetlenia, efekty, kolory. Możemy indywidualnie sobie to przestawiać jak chcemy. Jak widzicie, mamy też pełne podświetlenie, wyłączenie oddychający, mrugający albo taki pulsujący. Kolorów mamy bez liku, możemy sami kombinować. Ponad 16 milionów kolorów jest w naszej dyspozycji. I prędkość tych efektów, czyli wszystkie opcje potrzebne do pobawienia się tym oprogramowaniem. Następnie funkcja RAT, czyli statystyki. Mamy takie trofea, mamy też łączną ilość tutaj wyklikanych w grach naciśnięć przycisków, więc możemy to sobie fajnie tutaj śledzić. I ostatnia zakładka, sprawdzenie driverów, sprawdzenie firmware'u i pomoc techniczna online. Tak więc panel, jak widzicie, jak zwykle u Rokata, bardzo rozbudowany, pełen fajnych opcji. Zbliżamy się do końca recenzji, czas na podsumowanie. Rokat Tion jak na razie to według mnie najlepsza myszka tego producenta, jaką miałem w testach, ponieważ ma bardzo rozbudowane opcje, bardzo dużo przycisków i jest przede wszystkim też świetnie zaprojektowana. Bardzo dobrze leży w dłoni, idealna myszka dla gracza praworęcznego, ma świetnie osadzony środek ciężkości, tak więc pomimo dość niewielkiej wagi używa się jej świetnie. Dlatego bardzo dobre ślizgacze oraz wysoka jakość wykonania, a na deser oprogramowanie Rokata z bogatymi funkcjami. To wszystko czyni tą myszkę bardzo dobrą, naprawdę świetny produkt, ale przy okazji też dość kosztowną. Dlatego tą myszkę zaliczam już do sektora premium. Jest to kategoria najdroższych myszek na rynku. Taką myszkę poleciłbym naprawdę najbardziej wymagającym graczom, ale jeśli zdecydują się już na Rokata Tion, myślę, że będą w pełni zadowoleni z zakupu. Do myszki można się bardzo szybko przyzwyczaić, a potem ciężko przestawić się na inną myszkę, ponieważ jest bardzo funkcjonalna, wygodna i dobrze wykonana. Myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy już dzisiaj zakończyć recenzję. Za chwilkę ocena końcowa, ostateczna ocena tej myszki, plusy i minusy na jednej planszy. Natomiast ceny pamiętajcie, że sprawdzicie sobie w opisie filmu. Jeśli film Wam się spodobał, subskrybujcie kanał, polecajcie znajomym. Będę Wam za to wdzięczny. A tymczasem pozdrawiam Was. Cześć!